Miałem to szczęście, że kilka razy w życiu w małym kościele na zboczach Góry Oliwnej mogłem odprawić mszę. Ołtarz jest tam tak zorientowany, że kapłan, który celebruje Eucharystię, ma za sobą widok na Jerozolimę, ma widok na wzgórze świątynne. Można sobie wyobrazić, co widział Jezus, kiedy zbliżał się do ukochanego miasta i do ukochanej świątyni. Można zobaczyć Jezusa, który jest naprawdę pobożnym Żydem, który kocha to miejsce i zna to miejsce po pierwsze jako Żyd, ale zna to miejsce jako miejsce ciągłego wracania do Boga ukochanego narodu. Na wzgórzu świątynnym za czasów Jezusa stoi kolejna już budowla. Świątynia Heroda, która ponoć była bardzo piękna, mówiła o potędze religii żydowskiej. Jezus zatrzymuje się przed Jerozolimą i płacze, bo widzi kres tej potęgi zbudowanej ludzkimi rękami, tej potęgi, która jest ukryta w kamieniu, jest ukryta w tym, co ludzie mogą wymyśleć. I wypowiada słowa proroctwa o tym, że nic tu nie zostanie. Że biada ci, Jerozolimo, bo nie poznałaś czasu swojego nawiedzenia. Nie pozostanie kamień na kamieniu. To poruszająca scena. Jezus płacze, bo on jakby wyczuwa historię tego ukochanego ludu, dla którego stał się człowiekiem. Tego ludu, który ciągle nie widzi swojego Boga. I on płacze nad tym ludem. Płacze nad jakąś absolutną ślepotą. Ślepotą, która pokłada nadzieję nie w żywym i działającym Bogu. Nie w słowie, które może przemieniać nasze myślenie. Nie w znaku Jego obecności, w Emanuelu. To, co Apokalipsa dzisiaj nazywa godzien jest baranek. Nie w baranku, ale w kamieniu, w rytuale, w prawie, w porządności. Ten płacz Jezusa pokazuje mi Go jako pobożnego Żyda i jako czułego brata, który widzi, że na ścieżkach pobożności można się pogubić. I że te ludzkie historie, które mają gdzieś znaleźć swój kres w kamieniu, nie ostoją się. Że ostoi się tylko to, co jest zapisane w Księdze Życia, co przeszło przez ręce Baranka i co Baranek może wyczytać. Prośmy dzisiaj z taką absolutną prostotą, z absolutną pokorą kogoś, kto wie, że niczego nie możemy sami z siebie ocalić ani stworzyć, i że wszystko, co jest, ostatecznie jest łaską. I prosimy Jezusa, żeby On był barankiem, który nas ocala.